Co roku organizujemy w Grudziądzu konkurs według konkursu. W 1915 roku wydawnictwo Wiktora Kuderskiego wydało książkę kucharską, która była owocem konkursu. Konkurskowe, zwycięskie receptury gospodyń zostały zamieszczone w książce. My tę książkę w Toruniu, w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK opracowaliśmy, wydaliśmy i teraz co roku dzieciaki w Grudziądzu mają ciężką pracę, ale są też gospodynie wiejskie, jest dużo smakoszy, łakomczuchów, producentów, kucharzy. Powoli to już się robi coś stałego w Grudziądzu corocznego. A nowości są dwie. W tym roku robimy tak, że do tej książki Kulerskiego dołączyliśmy książkę niemiecką, wcześniejszą, z 1866 roku, napisaną przez nauczycielkę szkoły gotowania z Grudziądza. Ona jest o wiele bardziej praktyczna, niezwykła, wspaniała. Mógłbym opowiadać godzinami, ale będę mówił tylko pół godziny, że to jest niemiecka książka kucharska, która wychwala kuchnię polską. Była słynna w całych Niemczech. My ją tłumaczymy i na razie te receptury z ryb słodkowodnych też będą do opracowania. Druga nowość to to, że w tym roku połączyliśmy to zrealizowanym przez nas na UMK w Toruniu programem Europejski Sezon Edukacji Żywieniowej. Mamy taki program europejski, międzynarodowy o tym, żeby wiedzę tradycyjną, historyczną, kulturową, dotyczącą jedzenia, kuchni przekazywać młodzieży szkół gastronomicznych. Cały tydzień ciężko pracowaliśmy w Toruniu, a w Grudziądzu konkurs i zabawa, czyli według Kulerskiego będą gotować i Francuzi, i Niemcy. Są z nami uczniowie, znani kucharze francuscy, rumuńscy i zapowiada się naprawdę ciekawie. Unimera. Powiedzmy, w książce niemieckojęzycznej właśnie to się po prostu mówi, że Polnische Zacierkien, czyli jednak było zaczerpnięte z tych tutaj jakby regionów. I co jest ciekawe, ta książka jakby no, druga, która wcześniej nie była wykorzystana, ona miała ponad 10 wydań w języku niemieckim, więc jest duże prawdopodobieństwo, że też ten termin Polnische Gänsen, czy Gänsen, się najprawdopodobniej mógł zacząć od tej książki, to jest bardzo wysoko, ale w każdym razie z tych dwóch książek zostały wybrane przepisy, te związane z rybami, oczywiście nie wszystkimi, trochę dopasowanymi jakby do pory roku, no bo mamy właściwie no, wiosnę, więc pewne gatunki można, pewnych nie można. Zawężone do 5 gatunków, no i jakby jest 9 drużyn i dopisały w tym roku między innymi ze względu na ten projekt jakby wymiany młodzieży, taki ten chyba to jest Erasmus młodzieżowy, więc są to nazwijmy grupy no, mieszane zagraniczne, tak, i sami jesteśmy ciekawi, natomiast jednak zapadła decyzja, żeby były dwie grupy jurorów oceniających jakby tylko z drużyny polskiej te mieszane, bo tam jeszcze jest kwestia tłumaczeń, niuansów i to wtedy by jakby zbyt długo trwało, no to znowu ta potrawa, która jest ciepła po godzinie jednak trochę inaczej smak, jak ona wystygnie. Raz, że nie jest aż takie łatwe, ale dwa, jeszcze co jest ważne, te ryby naprawdę są bądź zwisłe, bądź akurat jeszcze się posiłkowaliśmy jeziorami kaszubskimi, więc te ryby jeszcze 24 godziny temu pływały. Także tutaj logistycznie jak gdyby spięcie, oczywiście tutaj jakby jest ważna ta sama ceremonia, inaczej przeprowadzenie konkursu, ocena i, no i nagrodzenie tych najlepszych, to logistycznie to tutaj no niestety zrobiliśmy ponad 500 km, żeby to spiąć, a jeszcze nie uda nam się jednego gatunku zdobyć, no bo to nie ta pora roku, jest dość chłodno. Z kolegą po raz pierwszy robimy rybę tak naprawdę. Zapoznaliśmy się dopiero na konkursie z tym surowcem, ale sądzimy, że nie jest ona straszna, można dużo z niej rzeczy zrobić i jak ktoś potrafi, to można wiele. Węgorze w galarecie, do tego sosy musztardowe, kaparowy i chrzanowy i sandwicze z masłem czosnkowym. Sałatkę mam tutaj z 8 gatunków ryb słodkowodnych, tutaj już wstępnie przygotowano, jeszcze będzie zalana tym sosem. Z kaparami i z pieczarkami, takimi na żółtkach i na bulionie z tych rybek, no więc myślę, że będzie dobra. I przygotowuję węgorza z kluskami w śmietanie, tutaj też na swoim makaronie zrobiłam i do tego będą bułeczki. No i jeszcze są takie rybki, chcę przygotować smażone na łoju, bo hoduję kuski, więc biorę zawsze ten łój. Używam i będzie na pół na maśle. Chcę wypróbować, bo nigdy nie próbowałam. Mam tutaj właśnie gdzie. Aha, tutaj mam. Mój tak, bielutki. I będzie smażone rybki, będą na łoju dzisiaj.
No jest takie nieładne powiedzenie, że przyzwyczajenie staje się drugą osobowością. I teraz pytanie, czy drugi raz wykonywanie tej samej czynności już jest przyzwyczajeniem, czy trzeci, czy czwarty. No przyjmijmy, że trzeci, czwarty, ale na szczęście jakby w tych książkach kulinarnych tych rozdziałów jest tam no 9, 10 i więcej, no więc jak gdyby, no może nie wszystkie grupy, nie wszystkie rozdziały da się jak gdyby przeprowadzić, bo tam jest no chociażby nawet no świniobicie, no więc ciężko byłoby w ramach konkursu szkolnego przeprowadzić jakby no, to, taki konkurs, ale spokojnie co 5 lat można wracać do tematu. Myśmy do ryb wrócili ciut szybciej, no z prostej przyczyny, że jeśli jest rok Wisły, żeby coś było związane z Wisłą i być może we wrześniu, no jakby po drugiej stronie jest taki ładny obieg w gminie Dragacz, byłaby taka jakby konferencja popularno-naukowa, ale chcielibyśmy jakby pokazać też puszczanie sieci pławnych, jeśli to się uda jak gdyby zgrać, bo my oczywiście wiemy, jak ryba wygląda w sklepie, w internecie, natomiast no 99% osób pojęcia, jak ciężkim zawodem jest bycie rybakiem, tak? I to rybakiem szczególnie wiślanym, ale to jest tak na razie pomysł, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Tutaj no jakby za mną są takie rolapy, ale nie chodzi o rolapy, tylko właśnie o te gatunki, które są, ich jest 15. I też są te tak zwane dwuśrodowiskowe, czyli ten dziki łosoś, trodź wędrowna. No i trochę mamy zawahania z jesiotrem, bo jest reintrodukcja, ale jeszcze 10 lat temu wszyscy twierdzili, że to był pierwotnie jesiotr zachodni. Później jak się zaczęły takie trochę na szerszą skalę badania genetyczne, to stwierdzono, że to były mieszańce jesiotra zachodniego i ostronesego i na wszelki wypadek nazwano to populację jako jesiotrem bałtyckim, a teraz jednak coraz więcej osób się skłania, że to był jesiotr ostronosy, więc dopóki nie będzie wiadomo, który to był z jesiotrów, no nie, nawet bo wie, co mamy przedstawiać na rycinie, żeby jakby niechcący nie wprowadzać w błąd. Z fajnych rzeczy też udało się 20 lat temu trochę przypadkowo pozyskać 12 starych zdjęć i teraz nie wiemy, czy to są lata 50. czy okres międzywojenny. To są zdjęcia czarno-białe, ale kolorowane kredkami, które przedstawiają rybaków no, bliżej nowego, ale też jedna paronama jest w kierunku Grudziądza, ale to jest faszyna przy Wiśle, to jest taki wędkarz na główce, także tutaj suszenie sieci, także takich, to są jakby miejsca, no zdjęcia no tam raptem, nie wiem, no 10-15 km stąd zrobione, także to cieszy.